I agora com vocês. Przesłanie wiary. Najwspanialszy wybór. Ewangelia Marka, rozdział 10, wersety 51-52 mówią nam: A Jezus odzwawszy się, rzekł mu: Co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: Mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus: Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim. Po pierwsze, czytamy tu, że Jezus udał się do Jerycha, miasta niewidomego człowieka. Coś innego wydarzyło się w tym mieście. Spowodowała to obecność Jezusa. Poprzez to niewidomy człowiek uzyskał wiarę. Po drugie, Jezus przechodził obok tego człowieka. Była tylko jedna szansa dla niego. I tą jedną szansą był Jezus. Po trzecie, Jezus zawołał do niewidomego i zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił? Niewidomy powiedział: Panie, abym przejrzał. I Jezus odpowiedział: Przejrzyj, twoja wiara uzdrowiła cię. I po czwarte, uzdrowiony Bartymeusz podjął najwspanialszą decyzję. Zdecydował się pójść za Jezusem jego drogą. My przyzwyczajeni jesteśmy do podejmowania wielu decyzji, ale najwspanialszą z nich jest to, aby pójść za Jezusem. Niech Bóg was błogosławi. Amen. Rozważanie prowadził pastor Marcio Roberto.